Sponsorem programu jest PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budman. Co u ciebie, Mateusz? <noise> A u mnie bardzo dobrze. Niedawno, jak pewnie wiecie, urodził mi się syn, więc, więc teraz w domu jest, jest sporo roboty, ale no ale jestem szczęśliwy i, i to daje takiego dodatkowego kopa. Więc, więc na, na pytanie, co u mnie, na pewno odpowiadam super. A wysypiasz się, czy to jeszcze nie ten etap, kiedy syn daje się we znaki. No, daje się we znaki ostro czasami, ale no mamy jakiś tam podział obowiązków i, i czasem ja wstanę, czasem moja dziewczyna, więc nie jest może to jakiś sen wymarzony, ale jest okej. Okay. Jak daliście na imię synowi? Aleks. To była zgodna decyzja rodziców? Nie, mieliśmy raczej byliśmy zgodni, ale na początku, jeszcze jak, jak właśnie dziewczyna dopiero zaszła co w ciąży, to. To mieliśmy jakiś inny pomysł, potem, potem przyszedł ten Aleks i, i tak zostało. Powiedz mi, gdzie ostatnio byłeś na wycieczce? Uuu, gdzie ja byłem na wycieczce? Mogę Ci podpowiedzieć, że chyba w Mielcu. <noise> no tak, no, niestety nie udało się tam rozegrać meczu. Jak to wpływa na piłkarze? Dzisiaj, dzisiaj już jest spokój, ale wiadomo, no, jak, jak się przygotowujesz do meczu, to... No jakieś tam musisz, musisz mieć to nastawienie, musisz się, się mentalnie na to wszystko przygotować. No, no niestety ten mecz został przełożony i to wszystko jakby, jakby było na marne, no, ale my rozumiemy sytuację i szkoda, że tego meczu nie udało się rozegrać, bo żałujemy, no ale, ale będzie, będzie do tego okazja i myślę, że, że wtedy będzie dobrze. Ty widziałeś boisko? Twoim zdaniem dało się grać? Nie, my w ogóle zawodnicy nie widzieliśmy tego boiska, tylko trenerzy. Skąd masz ksywę bania? A wiesz, co w... jeszcze z czasów gimnazjum, jakoś jakiś kolega gdzieś tam podłapał, że, że mam jakąś <laughs> większą głowę. Znaczy, po prostu byłem taki jeszcze szczuplejszy niż teraz, a moja głowa była podobnych rozmiarów, co teraz, i to, to chyba w czapce wtedy byłem i to komicznie wyglądało, więc taką. Taką ksywę gdzieś tam rzucił, a wiadomo, czasem, czasem to się przyjmie, a, a przyjęło się warce, w arce bardzo dużo osób tak do mnie mówiło, tutaj na początku trochę mniej, no ta ksywa trochę ode mnie odchodzi, bo to już starych chłop się robię i, i wiadomo, no trochę inaczej się do mnie niektórzy zwracają, ale nie mam z tym problemu. Zaczynałeś swoją seniorską karierę z numerem 14 na koszulce. Potem od tego odszedłeś, była dziesiątka, dwudziestka, dziewiątka, a teraz powrót do tej czternastki. Dlaczego odszedłeś od tego numeru i dlaczego wróciłeś? Dlaczego odszedłem? No nie zawsze się ma taki wybór, że, że akurat 14 jest wolna w każdym klubie, więc na początku był to zupełnie. Zupełnie przypadek w arce, bo były chyba dwa numery wolne dla tych juniorów, którzy wchodzą do zespołu. Akurat, akurat dostałem czternastkę i tak się fajnie złożyło, bo, bo w juniorskich właśnie klubach też grałem z czternastką. No a potem, tak jak mówię, no, do Legii przychodziłem. Akurat też dostałem czternastkę, ale potem wróciłem z wypożyczenia, tej czternastki już nie było, no i tak to się wszystko, wszystko zmieniało. Tutaj, tutaj przyszedłem, czternastki nie było wolnej, to wziąłem dziewiątkę. No, a w poprzednim, no, na początku tego sezonu ta czternastka się zwolniła, no i stwierdziłem, że, że fajnie właśnie będzie wrócić do tych korzeni. Czyli to zupełny przypadek? Za Twoimi numerami nie wiążą się żadne historie? Nie, nie, raczej do tego. No, jest to taki fajny, fajny numer, ta 14 mi się podoba, ale żeby jakoś, jakoś musiał za wszelką cenę z nim grać, to, to tak nie jest. Trwa jeden z lepszych sezonów w Twojej karierze zawodowej, natomiast tych pełnych meczów rozegrałeś raptem trzy, z czego jeden w Pucharze Polski. Z czego to wynika, że jesteś zmieniany? Tobie już brakuje sił, czy to po prostu decyzja sztabu szkoleniowego? Jest to decyzja, decyzja tylko i wyłącznie trenera, więc no to trenera bardziej trzeba o to pytać, ale myślę, że też ten przepis o pięciu zmianach powoduje to, że, że jeżeli teraz jestem ustawiany trochę wyżej, czy, czy na skrzydle, to no to wiadomo, ci ofensywni zawodnicy, od nich wymaga się takiej intensywności w graniu, więc, więc trener nas też uczula na to, że mamy po prostu dawać z siebie maksa, bo, bo są chłopacy do zmiany i często te ofensywne pozycje się wymienią. W Lubinie wystąpiłeś jako boczny pomocnik. Pewnie gdyby odbył się mecz ze stalą, też byłoby skrzydło z częstymi zejściami do środka. Tobie to odpowiada? No tak, bardzo dobrze się, się w tej roli czuję. No, wiadomo, nie jestem takim typowym skrzydłowym, który, który zrobi gdzieś tam 20 sprintów i, i będzie biegał, biegał bardzo szybko wzdłuż linii, bo, bo nie mam do tego predyspozycji. Ale no ten, ta piłka nożna się tak zmienia, że właśnie tacy, tacy zawodnicy mojego pokroju, gdzie, gdzie bardziej wolę operować w środku pola, też mogą, mogą zaczynać mecz na skrzydle. Jesteś najlepszym asystentem w Ekstraklasie. To jest dla ciebie podwójna motywacja, czy dopiero na koniec sezonu będziesz o tym myślał, że o udało mi się zrobić to i to? Może nie, że nakręca jakoś, że się budzę i, i o tym myślę i to daje mi jakąś motywację do, do treningu, ale no fajnie, jestem z tego zadowolony i chciałbym, żeby tak zostało do końca sezonu. Wiadomo, musiałbym dorzucić jeszcze parę asyst, ale, ale jestem na to gotowy i myślę, że że przy, przy aktualnej naszej formie i takim bardziej ofensywnym nastawieniu do, do meczu jest to, jest to bardzo możliwe. No i, i to by była taka fajna, fajna nagroda dla mnie. Twoim zdaniem, skąd wzięła się poprawa w grze, Wisły Płock? Cały czas obecny z tyłu głowy COVID-19? Zaprzątał wam przygotowania do kolejnych meczów? To znaczy, może nie, że zaprzątał, ale no jakby. To też się odbiło nie może na naszej mentalności, ale na naszym zdrowiu, bo, bo jednak sami widzieliśmy po tych statystykach, że, że i trochę mniej biegaliśmy i, i może nie każdy to tak odczuwał, tak wyraźnie odczuwał, bo ja na przykład jakoś się, się nie czułem bardzo osłabiony, no ale jednak po takich moich parametrach motorycznych było widać, że, że coś tam się działo w organizmie. I myślę, to była jakaś, jakaś tam przyczyna. A, a dlaczego teraz jest lepiej? No też, też więcej, troszkę szczęścia i wiadomo, no nie, nie każdy ten mecz, który przegrywaliśmy czy res, remisowaliśmy, był słaby, bo, bo mogliśmy parę meczów jeszcze wygrać. Wiadomo, to mogło pójść w dwie strony, ale, ale teraz nie ma się co zastanawiać, czemu teraz jest ok, tylko, tylko trzymać ten poziom i jeszcze dokładać więcej, więcej pracy. Lech rozczarowuje i nie gra na miarę swojego potencjału. Widzicie szansę na zwycięstwo? No też uważam, że lech takim potencjałem, całą otoczką powinien, powinien się bić o Mistrza Polski. No, no ale dlatego ta piłka jest taka, taka piękna i dlatego tyle osób, tyle osób ją chce oglądać, bo, bo ciężko cokolwiek przewidzieć. I, I tak naprawdę, że zespół jest dobry na papierze, to, to o niczym nie świadczy. I, I też no też tym upatrujemy swoją szansę, bo bo niby tak ktoś spojrzy wisła po sklech Poznań, no, no wiadomo, Lech wygra, ale, ale my tak na pewno nie uważamy i wyjdziemy na boisko, żeby zgarnąć trzy punkty. W pierwszym meczu z Lechem w tym sezonie graliście systemem z trójką środkowych obrońców. Teraz wygląda na to, że zagracie czwórką defensorów, dwójką środkowych. Dla ciebie, jako środkowego pomocnika lub bocznego pomocnika, taka zmiana systemu to znacząca różnica, czy raczej kosmetyka? No może nie jest to kosmetyka, bo, bo jest kilka zmian w tych systemach, co do właśnie mojej osoby. Ale no każdy, wiadomo, każdy system ma swoje wady i zalety. No jeżeli, jeżeli potrafilibyśmy wykorzystać te wszystkie zalety tego 3-5-2, czy, czy właśnie tym ustawieniem, co na początku graliśmy, to, to też byłoby fajnie, bo, bo z opowieści trenera, z tego, jak, jak mieliśmy się poruszać, jak mieliśmy rozgrywać akcje, no to jakbyśmy wszystko robili dobrze, to na pewno ten system zdałby egzamin. No, ale. Ale jakoś nam to nie, nie do końca wychodziło w niektórych meczach. No i teraz wróciliśmy do tego, do tego ustawienia, które jest nam bardzo dobrze znane. I myślę, że jak na tą chwilę pewnie, pewnie przy nim pozostaniemy. To, czego ci życzyć zdrowia i przespanych nocy? No, zdrowia i przespanych nocy. Dzięki. <laughs> Dzięki. Sponsorem programu był PKN Orlen. Sponsorem programu jest Budmap.